Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania jak zwykle pochodzą od Państwa, bo to Państwo wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej i Państwo też swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności, w jakiej odpowiadał będę. Odpowiadał będę przez godzinę lub do wyczerpania puli pytań. Także bardzo serdecznie zapraszam, żeby wstępować do grupy, bo tam można zarówno pytania wstawiać, proponować, jak i głosować na pytania wstawione przez innych. Zachęcam także. Zachęcam także do komentowania. Jeśli coś, co tutaj powiem, się Państwu spodoba, no to będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo mi to napiszecie w komentarzach. Natomiast jeśli na jakiś temat macie Państwo inne zdanie, to bardzo proszę, żeby to zdanie merytorycznie wyjaśnić, bo może mnie Państwo przekonacie, że to Państwo macie rację, ja się mylę. Będę chętnie z Państwem w komentarzach dyskutował, ale tu przyznaję się bez bicia przez kilka pierwszych godzin od odpalenia tego filmu, potem prawdopodobnie no, ten film zostanie przykryty przez inne. Wiecie Państwo, dwa, trzy filmy dziennie, no jest tego dużo. Aha, ponieważ tutaj będzie trochę spraw ekonomicznych i gospodarczych, to przypomnę, że to nie są żadne poradniki, ja tutaj nie udzielam żadnych porad, w szczególności porad finansowych, ekonomicznych, prawnych, po prostu wyrażam swoją własną. Opinie. To co? Pierwsze pytanie. W Chinach prąd jest kilka razy tańszy niż w Polsce. Dlaczego? Jak to wpływa na gospodarkę? To może zacznę od końca, bo koniec jest łatwiejszy. No, wpływa to tak na gospodarkę, jak widzimy. Nasza gospodarka się zwija, zwłaszcza przemysł, ale nie tylko. Firmy masowo uciekają z Polski. Czego jednym z głównych powodów jest właśnie bardzo drogi prąd. Oczywiście tych powodów jest więcej. Między innymi wieczne pierdzielenie naszych polityków, że jak Ukraina przegra, to my będziemy kolejnym krajem zaatakowanym przez Rosję. Przez co firmy wkalkulowują w swój biznes ryzyko, że rzeczywiście znajdziemy się w stanie wojny, a gdybyśmy się znaleźli w stanie konfliktu militarnego kinetycznego, to firmy te musiałyby się liczyć z utratą swojego majątku, gdyż żadne ubezpieczenie nie chroni przed działaniami mm, e, mm, 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 Szkodami wojennymi, więc nawet jakbyś miał, czy miała najlepsze możliwe ubezpieczenie, to jak ci walnie pocisk artyleryjski, no to stracisz. Dlatego jeszcze w czasie konfliktu zbrojnego mogą ci na przykład zerekwirować dany budynek, a firmę może się ciężko prowadzić, bo yy, na przykład będzie taki problem, że yy, pracowników ci wezmą na front. No, to, to nie ułatwia, że się tak wyrażę. Nie? Yy, natomiast to, co. Przede to, że oddziaływuje na firmy tu i teraz, no to jest wielokrotnie droższy prąd niż w wielu krajach na świecie, jest nawet taka tabelka, która pokazuje, że w Polsce jest cztery razy droższy prąd niż w Chinach. Czyli to jest cztery razy droższy, jak się uwzględni tą, ten prąd konsumencki, bo prąd dla mm, przedsiębiorstw jest jeszcze droższy. No to, drodzy Państwo, jak masz firmę, w której na przykład 80% kosztów to koszt prądu, a możesz mieć gdzieś prąd kilka razy tańszy, no to nie ma dziwności, że te, te, te firmy uciekają z Polski. Ale nawet takie małe firemki rodzime, padają jak muchy po deszczu przez ten drogi prąd. Także jak wpływa to na gospodarkę? No wpływa to na gospodarkę w ten sposób, że polska gospodarka się zwija, i zwijać się będzie jeszcze bardziej. W związku z tym, powstanie bezrobocie. Jak powstanie to bezrobocie, to będziemy mieli bardzo poważne problemy budżetowe, ponieważ bezrobotni, co do zasady, nie dokładają, nie dokładają się do PKB, no bo nie pracują, są bezrobotni. Um, za to bardzo mocno obciążają skarb państwa, bo trzeba im wypłacać różne zasiłki. Więc. Bezrobotnych, gdzieś kiedyś słyszałem, że 1% bezrobotnych to jest około 2,5% PKB mniej. To, to tak gospodarczo źle to działa. E, firmy no nie płacą podatków, nie wnoszą do tego, jeszcze bezrobotni ten. ten ten nasz budżet, no niestety drenują, także no tak 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 niewajnie to wygląda. Dalej, drodzy Państwo, gdyby nie daj Boże naprawdę doszło do jakiegoś konfliktu zbrojnego, to nie wiem, jak my sobie poradzimy bez, bez przemysłu. Nie wiem, będziemy w tego Putina strzelać udziałami w ochronie klimatu? No bo zawsze myślałem, że to przemysł jest potrzebny, żeby jakiś Pociski zrobić, czy w ogóle już jakieś inne bardziej skomplikowane urządzenia, więc to po prostu nasza gospodarka się zwija. Chilska gospodarka natomiast ma się fantastycznie um, na pewno dużo bardziej fantastycznie, niż gdyby miała droższy prąd. A dlaczego w Chinach prąd jest kilka razy tańszy niż w Polsce? no, z dwóch powodów. Po pierwsze, powiedzmy, jak mamy średnią cenę prądu, to w Chinach jest taniej, a w Polsce jest drożej. Dlaczego w Polsce jest drożej? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w Polsce mamy. No my jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym płacimy gigantyczne opłaty z tytułu tak zwanych praw do emisji dwutlenku węgla a Donaldowi Tuskowi, który chce załatwić, żeby prąd dla Ukraińców mógł być produkowany bez. Opłat za emisję dwutlenku węgla, no niestety nie przyszło do głowy, żeby coś takiego samego załatwić dla nas, Polaków. W chwili obecnej, tak zwany ETS, czyli tam opłaty za tą emisję dwutlenku węgla, to że zdaje się coś koło 50% ceny prądu. Więc gdyby tego nie było, to by było dwa razy taniej. No ale drodzy Państwo, to nie jest jedyne, no bo jak sami Państwo zauważyliście, ten prąd mamy kilka. Razy droższy niż w takich Chinach, prawda? Um, więc a tutaj, no, nawet jakby cały ten ETS wywali, to on by był tylko no, o połowę też. Gdzie jest reszta tej kasy? No, reszta tej kasy jest chociażby w tym, że my mamy w dużej części sprywatyzowane linie przesyłowe i opłaty przesyłowe przez to u nas są pioruńsko drogie. Jak sobie Państwo spojrzycie na swój rachunek za prąd, to zobaczycie Państwo, że cena prądu. Yy, to, to jest nawet mniejsza część ostatecznego rachunku. Tam jest cała masa różnych opłat, dopłat innych tego typu rzeczy, które sprawiają, które po prostu piorysko kosztują tyle. No i do tego jeszcze nasze nasze elektrownie są dość mało wydajne. A do tego jeszcze mamy bardzo daleko idące. Inwestycje chcemy robić, żeby dostosować naszą energetykę do wymogów Unii Europejskiej i te koszty tej transformacji energetycznej mamy między innymi w rachunkach. No i dość dużo się mówi, że nasz prąd jest drogi z tego samego powodu, z jakiego kilka lat temu mieliśmy bardzo drogie paliwo. Jak to powiedział pewien ekspert wojenny, który ostatnio zachłynął, zasłynął tym, że poszedł wbić swojemu pracodawcy siekierę w plecy zanim się wszyscy zorientowali, że, że to była ściema. Sponsorujemy Ukrainie materiały pędne. Tak? To w ten sposób no, dał do zrozumienia, że u nas jest tak piorunkowo drogie paliwo, bo Ukraińcy dostają od nas za darmo. Ukraina dostaje za darmo, czy za prawie za darmo, za pół darmo. Tak sponsorujemy. Tak samo wiele wskazuje na to, że teraz no, ten prąd też finansujemy nie tylko dla siebie. To jest dlatego u nas jest tak drogo. A Dlaczego w Chinach jest tak tanio? Bo China ma w dupie te absurdy e, klimatyczne. Chiny robią tak, żeby było dobrze dla Chin. W czasie, gdy my zamykamy te bloki. Węglowe, i tak dalej. Chiny sobie otwierają nowe bloki węglowe, bo im się to po prostu płaca, bo oni robią wszystko, co, co tylko mogą, żeby mieć tani prąd, a inne rzeczy ich nie obchodzą. No to mają. Kolejne pytanie. Czy uważasz, że Putin jest zadowolony z przebiegu igrzysk olimpijskich w Paryżu i rzeczy dziejących się dookoła? Ja uważam, że Putin jest zachwycony i ja nad tym bardzo mocno ubolewam, ponieważ ja nie lubię, jak Putin jest zachwycony. Ale przede wszystkim ubolewam, ponieważ Putin nie jest przyjacielem Europy. W związku z tym, z czego Putin jest zachwycony? No, z tego, że te Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a zwłaszcza rzeczy dziejące się dookoła, bardzo mocno zaszkodziły Europie. Pokazały, że my powoli stajemy się kontynentem upadłym. Gdzie. Powiecie, drodzy Państwo, nawet nie chodzi tylko o te kwestie ideologiczne że z jednej strony dziewczyna za pokazaniem na, na migi, że wierzy w Boga, miała mieć straszne problemy, a, no bo to, to jest świecka kwest, sprawa, świecka sprawa, tylko świeckie, nie tykamy spraw religijnych, a z drugiej strony. Na ceremonii otwarcia były, były jasne religijne odniesienia, tylko że nie wierzę w Boga, tylko nienawidzę w Boga i będę go sobie szydził, naśmiewał się i robił mu podgórkę, prawda? Już pomijając, drodzy Państwo, te kwestie ideologiczne, ta Olimpiada pokazała, że to, no, drodzy Państwo, no. Sportowcy, którzy w imię ideologii musieli spać na kortonowych posłaniach niczym bezdomni. Na materacach zrobionych z plastiku, na których się nie dało wyspać. Z powodów ideologicznych przy 30 stopniowym upale ponad, prawie 40, nie mieli klimatyzacji. Dalej, mieli problem dojechać na, na, na areny, na których toczyły się te... Um, te zawody, bo tak źle to było zorganizowane. E, no, chyba wszyscy widzieli tego wymiotującego pływaka po wyjściu z Sekwany. No, no facet po prostu tak żygał, że to po prostu aż go przykro, przykro było patrzeć. E, wszyscy widzieli, jak niebezpiecznym miastem jest Paryż. Doniesienia sportowców, którzy zostali okradzeni... Poszły w cały świat. Doniesienia pokazujące, jak ci sportowcy dosłownie walczyli o miskę ryżu albo o talerzyk, bo nie było jedzenia na stołówce w bogatym kraju, prawda? No, to wszystko pokazuje, że. Wiecie, i to jest Paryż. Paryż, takie serce Europy, jeszcze niedawno się mówiło PriPri, pri, serce Europy, tak? I ten Paryż, no, przepraszam, ale on wygląda jak trzeci świat. Znam wiele krajów w Azji, w Afryce, które dużo lepiej wyglądają. Eee. Mm. I tyle. Także Pudziś się na pewno bardzo, bardzo cieszy. Bardzo cieszę. Drodzy Państwo, ta kwestia związana z. Jakby to powiedzieć? E... Z tym, że w części Paryża zgasło światło. Tak, tam chyba w kilku dzielnicach nie było prądu i, i, i widzieliśmy te zdjęcia czarnego Paryża, prawda? To bardzo się mocno rozniosło, bo tam było go widać, tylko że, e, że wszędzie ciemno, i tylko jeden budynek był rozświetlony: kościół. I to jeszcze z Jezusem w, na, w nazwie, pod, 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 pod wezwaniem. I, I w nazwie tego wezwania było, e, był, e, mm, był ten. Był Jezus, tak? To, to z tego powodu bardzo dużo ludzi to pamięta, ale, drodzy Państwo, od strony czysto technologicznej, tak? Tam symbolika symboliką, tam kilka godzin po bluźnierczym występie mm, światło, prąd w wielu dzielnicach Paryża przestaje docierać. Na zdjęcia, które potem się pojawiły, było widać tylko rozświetlony kościół. Symbolika niesamowita. No ale od strony gospodarczej, wyobrażacie sobie w XXI wieku, że nagle w wielu dzielnicach najważniejszej stolicy europejskiej wysiada prąd, że światła nie ma, że mamy problem z elektrycznością i oni nie mogą tego przywrócić? No to pokazuje, że Europa staje się powoli kontynentem upadłym także wydaje mi się, że niestety, eee, ale Putin się bardzo cieszy, bo w cały świat poszło poszedł obrazek Europy kontynentu upadłego, eee, Europy kontynentu niebezpiecznego, Europy kontynentu w którym kradną, Europy kontynentu w którym jest wojsko na ulicach, bo Włodarze mają problem z, z, z utrzymaniem pokoju, czyli to się kojarzy ze Stanem wojennym, wiecie, takie filmiki, zdjęcia wojskowi na ulicach przerażające. Yy, z miejscem niebezpiecznym, z miejscem, w którym brakuje żywności, z miejscem, w którym brakuje prądu, z miejscem, w którym lada chwila zapewne dojdzie do, yy, do konfliktu na tle etnicznym. No, w Wielkiej Brytanii już dochodzi, prawda? Um, no, to jest coś, powiedziałbym, no, bardzo głębokiego. Bardzo głębokiego, co Putinowi na pewno bardzo się podoba, bo on jest wrogiem Europy. To jest oczywiste, tak? Um, my wspieramy Ukrainę, więc znajdujemy się de facto uh, uh, My wspieramy Ukrainę, więc znajdujemy się jakby z nim w stanie konfliktu, prawda? No i on się cieszy, jak jak może, jak w świat idzie coś, po czym no po czym my tutaj w Europie no przestaniemy być postrzegani na świecie, jako ten ostoja dobrobytu, i no, tak dalej. Także on się na pewno bardzo, bardzo cieszy. Dalej. Dlaczego lewica kocha Taylor Swift? Skoro jest znana z lotów prywatnym odrzutowcem, po byle co. <grych> to musisz spytać lewicy. Lewica to nie jest fur logiczny, według mnie, i tam za bardzo na logikę ich brać moim zdaniem może być problem, żeby tam uzyskać jakieś właściwe wyniki, prawda? Moim zdaniem, ale to jest moja prywatna opinia, powody są dwa. Po pierwsze, lewica to banda hipokrytów. Po drugie, lewica jest, znaczy w tym samym, lewica jest przyzwyczajona do tego, że są równi, równiejsi, prawda? To tam już od początku komunizmu, prawda? E, niby niby to wszyscy byli równi, klasa robotnicza, ale tak naprawdę, tak jak w tym folwarku zwierzęcym, wszystkie, świnie są, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Nie? No i ale, i ale także mi się wydaje, że to o to chodzi, tak? że z jednej strony tam walka z ochroną klimatu, a z drugiej strony ci, ci lepsi, ci ważniejsi e, to nie mogą, to, 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 to im wolno, prawda? No i druga rzecz, no Taylor Swift jest bardzo mocno feministyczna, a lewica kocha feminizm, zwłaszcza ten feminizm wojujący, który, no, który jest bardzo destrukcyjny, bo nastawiony nie na budowanie siły kobiet jako niezależnych jednostek, czyli budowanie wartości, tylko jest destrukcyjny, bo jest nastawiony na nienawiść do mężczyzn i poniżanie mężczyzn, atakowanie, obrażanie i tak dalej. Wiecie, to jest trochę tak jak... Są jakby dwa typy ludzi, tak? Jeden typ ludzi jakby buduje swoją samoocenę i takie wewnętrzne ego na rozwijaniu się. Na przykład chce zarabiać więcej pieniędzy, chce mieć ładniejszy dom, chce mieć ładniejszy samochód, chce być mądrzejszy, chce przeczytać więcej książek, ładuje w siebie i z tego samego rozwoju czerpie satysfakcję, a drugi czerpie satysfakcję z tego, że jest lepszy od innych dookoła. I ten drugi często jest destrukcyjny, bo on na przykład zamiast wziąć się w garść, zacząć pracować, kupić sobie lepszy samochód, to porysuje samochód sąsiada i się cieszy, że, samoch że on ma ładniejszy, nieporysowany, a temu sąsiadowi to porysowali i ma porysowany samochód, nie? E Um, um, no i tyle. E, i, I tak jest z feministkami, tymi wojującymi. Bo kiedyś feminizm to była ideologia, która była bardzo pozytywna. Która dążyła do samorozwoju kobiet, do tego, żeby sobie radziły, do tego, żeby się nie poddawały, do tego, żeby. Um, Próbowały swoich sił w tak zwanych męskich zawodach, to było coś pozytywnego, na budowanie siły tych kobiet. Teraz to jest właśnie bardzo mocno nastawione na poniżanie, niszczenie, degradowanie i nienawiść wobec mężczyzn. No, no i niestety, Taylor Swift bardzo mocno wykazuje się tym feminizmem właśnie drugim, o jakim powiedziałem. Natomiast Taylor Swift ma wiele powodów, na dla przykład, dlaczego prawaki kochają Taylor Swift. Dlatego, bo za Taylor Swift jeżdżą tak zwane Swifties, które potrafią za nią jeździć po całym świecie, i które zostawiają kupę furzy w miejscach, do których Taylor Swift przyjedzie. Także jak na Taylor Swift przyjechała do Polski i została tutaj na trzy koncerty, to Cała masa, podobno kilkadziesiąt tysięcy osób. Zatem Taylor Swift przyjechało i zostało na te trzy, trzy dni, więc tam i restauracje zarobiły, i hotele zarobiły. Także, drodzy Państwo, hajs się zgadzał. Także, no, no tyle. Co tam mamy dalej? Czy obecna władza już w jakiś sposób sygnalizowała Ci, że Twoje materiały mogą im się nie podobać? Drodzy Państwo, mogę powiedzieć tak. Jestem podpadnięty praktycznie każdej władzy. I obecnej, i przeszłej. A jak dożyję, to może i przyszłej. Tak, są na mnie naciski. Przy czym to są takie naciski bardzo subtelne. Bo nazwijmy to proksy. Czyli takie przez pośrednika żeby w razie czego móc się całkowicie mm, wykpić i odciąć. Nie? Zauważyłem, że Kamala jest. Rozumiem, że tutaj chodzi o kamale Harris. To jest taki przypis do mnie. Zauważyłem, że Kamala jest promowana wszędzie, gdzie to możliwe. Nawet na chińskim TikToku. Jak myślisz, dlaczego? I czy to zadziała? To bardzo dobre pytanie i bardzo dobre spostrzeżenie. Też zauważyłem, że pani Kamala Harris jest yy, promowana na chińskim TikToku. Ciekawe, czy w związku z tym amerykański establishment wyciągnie, yy, wyciągnie z tego wnioski? Oraz, yy, czy pani Kamala Harris w związku z tym przestanie być kandydatką na prezydenta demokratów, albo też, czy nie wiem, nie daj Boże, amerykański establishment uzna, że jednak TikTok jest fajny. Przyzna, przypomnę, że Amerykanie chcieli zdelegalizować TikToka. Szef Kamali Harris, Joe Biden i topowi demokratyczni, um, demokratyczni politycy, kongresmeni, senatorowie chcieli zdelegalizować TikToka. Dlaczego chcieli zdelegalizować TikToka? Bo twierdzili, że TikTok to jest, uwaga, narzędzie chińskiej propagandy nastawione na. Działania destrukcyjne względem Stanów Zjednoczonych. No to wnioski są bardzo proste. Skoro TikTok promuje Kamale Harris, a TikTok to narzędzie chińskiej propagandy nastawione na działania destrukcyjne względem Chin, no to wniosek jest taki, że, że po pierwsze Chiny próbują wpłynąć na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. To jak to to jak, jak rzekomo Rosjanie próbowali wpłynąć na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, to było źle, gwałt, tak nie można. A jak Chiny próbują wpłynąć na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych poprzez propagandę sianą na TikToku, to to już jest cacy? Bo, bo Trump, na którego rzekomo stawiali Rosjanie, to był, od, to był tamtych, a Kamala Harris, na którą ewidentnie stawiają Chińczycy, jest, ta, to, to, to jest od nich, czyli jest tacy, no, drodzy państwo, no banda hipokrytów, tak? No bo to, że TikTok stawia na Kamale Harris i ją promuje, um, to ewidentnie znaczy, że ona będzie fatalnym prezydentem dla Stanów Zjednoczonych. Tyle. Chiny są wrogiem Stanów Zjednoczonych. E, wydaje mi się, że tu chodzi o to, że Kamala Harris jest bardzo skrajnie lewicowa. Wydaje mi się, że można by ją nawet spróbować nazwać komunistką. Na pewno ona jest za nielegalną imigracją, a Chiny wspierają nielegalną imigrację do Stanów Zjednoczonych. To jest element wojny hybrydowej Chin przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wśród tych tak zwanych migrantów, którzy próbują przedostać się przez granicę z Meksykiem, jest cała masa chińskich agentów, którzy no, wspierają. Wspierają, żeby ci ludzie mogli się dostać do Chin i do Stanów Zjednoczonych i działają tam jak najbardziej destrukcyjnie, jak się tylko da. Więc, no to wniosek jest oczywisty. Trump będzie lepszym prezydentem dla Stanów Zjednoczonych niż Kamala Harris? Zdaniem Chińczyków. Albo inaczej, Kamala Harris będzie lepszym prezydentem dla Chin, znaczy lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych dla Chin niż, niż niż pan Trump, biorąc pod uwagę, że Chiny, można chyba wprost powiedzieć, że są w stanie wojny hybrydowej ze Stanami Zjednoczonymi, a bardzo blisko im do wojny kinetycznej, no to tutaj chyba nie mamy więcej złudzeń, prawda? Dlaczego na Allegro czasem są oferty w bardzo niskiej cenie z limitem sprzedaży, na przykład maks 1 na klienta? To jest bardzo proste. Na Allegro bardzo ważna jest opinia o koncie, tak z grubsza. Jak masz, jak zakładasz dopiero co konto to nie masz dostępu do wielu funkcji. Jesteś bardzo nisko w wynikach wyszukiwania w ogóle produktów, a do tego jeszcze nie, nie, nie możesz brać udziału w tak zwanym smart, czyli w tych tak zwanych darmowych dostawach, co oznacza, że bardzo ciężko Ci cokolwiek sprzedać. <laughs> czyli jest taki absurd. Ludzie i tak nie chcą u Ciebie kupować, bo masz mało pozytywów, więc... Więc ludzie nie chcą kupować, no bo jak masz mało pozytywów, to jesteś niewiarygodny. Do tego jeszcze nie masz Smarta, a bardzo wiele ludzi w ogóle zaznacza opcję, że pokazuj tylko wyniki wyszukiwania ze SMART. No i jeszcze wyskakujesz bardzo nisko w wynikach wyszukiwania, więc szanse na sprzedaż czegoś masz bardzo, bardzo nikłe. No i musisz sobie zrobić konto. To zrobić konto nie polega na tym, że masz tam po prostu założyć, zarejestrować te konto, ale przede wszystkim no, musisz po prostu nabić sobie pozytywów. No, ale żeby sobie nabić tych pozytywów, to musisz mieć transakcje. No a jak mieć transakcje, jak ludzie od Ciebie nie kupują? No właśnie da, dając najniższe możliwe ceny. Ponieważ na Allegro jest coś takiego, że jak tam sobie zjedziesz trochę niżej na, na tych ofertach, to możesz zobaczyć Aukcję w najniższej cenie i możesz zobaczyć aukcję, um, która będzie u Ciebie najszybciej. No i w ten sposób, jak nie wiem, ktoś chce kupić odkurzacz. nazwijmy to odkurzacz marki, Ze Mark odkurzacz marki Zelmer. No i chce kupić konkretny odkurzacz marki Zelmer, no i widzi, że on jest powiedzmy po 800 zł. No ale u jednego kolesia jest po 750. No ale on nie ma smart. No i wtedy, jak kliknie na to, pokaż najtańsze, o to wtedy mu wyskoczy i wtedy może coś sprzedać. To jest po prostu element robienia konta. A dlaczego max jeden na klienta? No, Bo czy kupisz ktoś od ciebie jeden odkurzacz, czy kupi od ciebie ktoś dziesięć odkurzaczy, to i tak da ci tylko jednego pozytywa. A ty nie chcesz na tym zarobić. Bardzo często w ogóle te przedmioty są sprzedawane bez zysku albo nawet z lekką stratą. To swoją drogą. Ciekawe, czy to jest w ogóle legalne, czy to nie podpada pod dumping swoją drogą. Zdaje się, że ceny dumpingowe w Polsce są nielegalne, no ale powiedzmy, że nie jestem, nie jestem tym. Nie jestem Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie moja sprawa, ja wam mówię jak jest, a nie czy to jest dobre, złe, czy to jest legalne. No tak, tak robią, tak? No potrzebują opinii. Sprzedają to bez zysku albo z, lepszą, albo z lekką stratą. Więc zależy im, żeby kupiło to jak najwięcej osób. No bo powiedzmy, że ma 10 odkurzaczy. Jak sprzeda to 10 osobom, to dostanie 10 opinii. A jak sprzeda to jednej osobie, no to ma tylko jedną opinię. Do tego jeszcze jak sprzedaje naprawdę bardzo tanio z jakimś dumpingiem, to musi liczyć się z tym, że po prostu konkurencja mu wykupi. No Jeszcze może mu nawet negatywa wpierdzieli. No tak niektórzy robią. Czy pomnik wołyński przetrwa... Czy też znajdą się jakieś powody, by go zdemontować? To zależy, który. Bo zdaje się, że na terenie Polski na szczęście jest kilka pomnik pomników rzezi Włońskiej. W tym zdaje się, że jeden jakiś czas temu został zbezczeszczony, oblany farbą, cieczą, taką dość brunatną. Więc powiedziałbym to tak troszeczkę, no. No, nie fajnie to wyglądało. No, i on jest już bardzo, bardzo stary, więc chyba nikt, nikt mu nic nie zrobi. Natomiast ten nowy pomnik hmm, rzezi Wołyńskiej, ten, który tak na otwarcie strasznie ciężko było się dostać, bo się tam potem okazało, że to tam tylko pewne środowiska, media związane z ze pewnymi środowiskami politycznymi mogły tam liczyć na, nazwijmy to, akredytację. No to mi się wydaje, że tam ben, będą działy się cuda. Ten pomnik jest, powiedziałbym, tak bardzo przemawiający do wyobraźni. O, tak to sobie ładnie powiedzmy. I z tego powodu bardzo przeszkadza pewnym środowiskom. Gdybym był właścicielem tego pomnika, no to ja bym go pilnował dzień i noc. Tak to powiem. Ja osobiście mam nadzieję, że ten pomnik przetrwa. No bo przypominam, że ten pomnik chyba zdaje się, że jest legalny, tak? Tam żadnej nie było. Ee, nie, chyba nikt nie podnosił, że cokolwiek było tam nielegalnie, więc zakładam, że jest legalnie. No więc dlaczego ktoś miałby nam. Ktoś miałby jakby niszczyć nam pomnik, tak? No, wydaje mi się, że, że to nie jest dobre. Także, natomiast, no, wydaje mi się, że mogą tam się bardzo dziwne rzeczy dziać. Dlaczego, mimo że jako ludzie posiadamy największy dostęp do wiedzy w historii, to jednocześnie jesteśmy tak naiwni? To pytanie zawiera nieprawdziwą tezę. My nie mamy dostępu do wiedzy. My mamy dostęp do informacji. Wiedza to jest informacja, która jest sprawdzona i wiadomo, że jest prawdziwa. Drodzy Państwo, zobaczcie. Przykładowo. Trzymam w tym momencie w ręku białą, przezroczystą szklankę, tak? I to jest wiedza, że to jest, że to jest przezroczysta szklanka. W woźniach na vlogu mniej więcej w okolicy. 30 minuty pokazał przezroczystą szklankę. To jest wiedza, bo to jest zgodne z prawdą. Natomiast, jeśli będzie nagle internet zawalony, że woźniak pokazał na, w, w tym momencie szklankę niebieską, żółtą, czerwoną, albo w ogóle nie pokazał szklanki, tylko kubek, a w ogóle to woźniak nie ma ręki, więc jak mógł pokazać szklankę. A w ogóle to on wtedy pokazał Geslichockiej i jeszcze wachlował się dolarami. To nie jest wiedza, to jest informacja. I ta informacja e, dzisiaj bardzo często jest nieprawdziwa. I to jest powód, dla którego my jesteśmy tak piorunczko naiwni. My jesteśmy zawaleni informacjami, z których cała masa jest po prostu nieprawdziwa. Tylko tyle i aż tyle. A my nie umiemy odróżniać tych informacji prawdziwych od nieprawdziwych, bo to jest bardzo często po prostu niemożliwe. No. Wiesz? No, zwłaszcza, że bardzo często ci, na przykład, którzy, nie wiem, mówią nam, że będą walczyć z dezinformacją, sami tą dezinformację uprawiają i, i po prostu kłamią. No, ludzie jeszcze ze szkoły bardzo często wynoszą. Jakby to powiedzieć, zaufanie do autorytetów. I dla wielu ludzi autorytetem cały czas jest polityk. Moim zdaniem, synonim nałogowego kłamcy. Bardzo często. Moim zdaniem, w ogóle zawód polityka, najważniejsza umiejętność dla polityka to jest po prostu umiejętność kłamania. Bez tego polityk se moim zdaniem niestety nie poradzi. Przykre, ale, ale, ale niestety tak jest. Do tego jeszcze dla wielu ludzi autorytetem jest pan z telewizji, czy pani z telewizji. No i, wiele, no, no i do tego jeszcze tak zwani fact checkerzy, nie? którzy potrafią no, zmanipulować, a więc de facto okłamać na, na bardzo wredne różne sposoby. No i my jesteśmy za, zalani nieprawdziwymi informacjami. Po prostu zalani. I dlatego jesteśmy tacy naiwni, bo w to wierzymy, drodzy Państwo. Um, przy czym wydaje mi się, że to będzie powoli mijać, tak? W tej chwili rośnie pokolenie, które już nie jest takie łatwowierne. My byliśmy piorusko łatwowierni, bo my zaczęliśmy się wychowali na nauczycielach, którzy byli niczym wyrocznie jak, jak pani w klasie powiedziała, że tak jest, to tak jest. Dzisiaj dla dzisiejszych dzieciaków już to tak nie działa. Dzisiejsze dzieciaki sprawdzają, weryfikują. Także jest nadzieja. Jest nadzieja. Co tam mamy dalej? Jest rok 2030. Jak mocno Europa zbliży się do ustroju gospodarczo-społecznego, jaki panuje w Korei Północnej? Wydaje mi się, że dość bardzo. Niestety, wydaje mi się, że dość bardzo. I bardzo mi się to nie podoba. Niestety, Europa bardzo mocno dryfuje w stronę ustroju totalitarnego. A jak, przy, a jak w każdym kraju, który dryfuje w stronę ustroju totalitarnego, pojawia się coraz dalsza cenzura, bo tylko dzięki cenzurze i powstrzymywaniu prawdy kłamstwo może się utrzymać. A przecież nie powiedzą ci, że w imię ideologii oddaliśmy dobrobyt i wiele innych rzeczy, ale za to mamy, ale za to jesteśmy ideologiczni, tylko muszą Cię okłamywać, że tak trzeba, że jest dobrze i że jest po prostu fantastycznie. No, cała masa, to znaczy nie znam żadnego kraju ocierającego się o totalitaryzm, który wprost by mówił swoim y, ludziom w swoim kraju, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. To raczej jest gadka, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. No... Tylko, a jak fakty temu przeczą, to tym gorzej dla faktów, tak? Więc tutaj w tą stronę, na pewno, w, w tym aspekcie na pewno będziemy bardzo mocno szli w stronę, w stronę Korei Północnej gospodarczo niestety też, bo im bardziej będziemy właśnie ideologizować naszą gospodarkę, im bardziej będziemy mieli piorunsko drogi prąd, przez to będą firmy uciekały i tak dalej, tym bardziej będziemy zażynać naszą gospodarkę, a więc będziemy szli w stronę właśnie takiego kraju jak Korea Północna, czyli kraju ze zniszczoną gospodarką i biednymi ludźmi, chociaż ale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że przed 2030 się rozjedziemy z Koreą Północną, że Korea Północna będzie miała lepszą gospodarkę niż nie jeden kraj europejski. W imieniu swoim oraz głosujących dziękuję Ci za nagrywanie filmów i pracę jako wkładasz w YouTube. Pozdrawiam serdecznie. Zwykle nie czytam imion i nazwisk zadających pytania, ale tu przeczytam Maciej Konopka. Bardzo serdecznie dziękuję panu Maciej, panie Macieju i bardzo serdecznie dziękuję wszystkie osoby, które zagłosowały na to. to. bardzo miło, bardzo sympatycznie. Oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby mi dziękować, to jest moja praca. Jak ktoś nie przewinie reklamy, to tak jakby mi zapłacił za tą pracę. Ja z YouTube'a mam pieniądze, ale bardzo się cieszę, że ktoś tą pracę docenia. To jest bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Wzruszyłem się. Bardzo dziękuję. Jak myślisz, czy gdyby ludzie posłuchali zawczasu takich ludzi jak Leper, to czy teraz byłoby normalniej? Pozdrawiam serdecznie. To zależy w czym. Wiecie, świętej pamięci Andrzej Leper odszedł od nas wiele lat temu. A w Polsce jest taka zasada, że o zmarłych dobrze albo wcale. W związku z tym. O leperze mówią bardzo często ludzie wyłącznie dobrze. Na wszystko to, co złe przemilczają, więc zwłaszcza dla ludzi, którzy nie pamiętają, jak to było na początku naszego tysiąclecia, a i pod koniec zeszłego, to może się wydawać, że Leper to był niemalże święty. Nie był. Świętej pamięci Andrzej Leper miał wiele bardzo dobrych tekstów, bardzo dobrych posunięć. Miał bardzo dużo dobrych wystąpień i bardzo dużo dobrych postulatów i idei, ale miał też całą masę wystąpień destrukcyjnych, złych, głupich i pomysłów, które były po prostu niszczycielskie. Więc Leper był tylko politykiem. Na tle tych dzisiejszych na pewno dużo uczciwszym. Na tle tych dzisiejszych na pewno dużo bardziej prawdomównym. Na tle tych dzisiejszych na pewno dużo bardziej zależało mu na Polsce, bo na pewno mu chociaż trochę zależało. A wśród tych dzisiejszych przy wielu powiedziałbym, że nie wiem, czy w ogóle im zależy na dobru Polski. Natomiast Leber był tylko politykiem i nie oszukujmy się. Nie był święty. Ale tutaj powiedzmy nie będę się rozwodził, może też właśnie trochę w imię tej idei o zmarłym dobrze albo wcale. Z jakim najważniejszym przesłaniem chciałbyś pozostawić swoich widzów, kiedy już odejdziesz z YouTube? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Też pozdrawiam serdecznie panie Dawidzie, też życzę wszystkiego dobrego. To zależy, kiedy odejdę. Na dzień dzisiejszy nie dajcie się zakuć w kamasze. Nie gincie za cudze interesy. Wiecie, bo jak dacie się zabić albo okaleczyć, w tym również psychicznie, wojna to jest straszna rzecz. Większość z nas nigdy w życiu nie widziała trupa. Ja widziałem większość z was z nas nigdy nie widziała, jak człowiek umiera. Ja widziałem. To jest coś, co ryje, psychikę na, co ryje psychikę na całe życie. To się Potem przez dłuższy czas nie można się pozbierać, jak ktoś umiera na Twoich oczach. W związku z tym większość z nas nie umie sobie w ogóle wyobrazić, jak to jest zabić drugiego człowieka. A wojna na tym polega. Musisz zabijać, bo jak nie, to Ciebie zabiją. I wcale nie na zasadzie takiej, że skrzywdzi Cię przeciwnik. Nie. Jak nie będziesz zabijał, to skrzywdzi Ciebie dowódca przełożony, sąd wojenny. Wiecie? Zabijanie innych ludzi jest tak dalece w sprzeczności z naszą naturą, że to jest coś, co dla wielu ludzi jest po prostu niesłychane i kompletnie nie mieszczące się w głowie. I to zmienia człowieka na stałe. Mam nadzieję, że nigdy się nie dowiemy, jak bardzo. To jest coś, co. Jakby to ładnie powiedzieć. No sprawia, że człowiek już nigdy potem nie jest taki sam. Nigdy. I tyle. Myślicie, że dlaczego tak wielu ludzi, którzy wraca z wojny, potem jest takich poracharatanych, ma ten, ma ten syndrom stresu półrazowego, No a do tego jeszcze życie, ileś czasu w strachu, że ciebie zabiją. Wojna to jest najgorsze, co może być. Jak umrzesz, no to co? No to już twoja rodzina nie będzie miała z ciebie żadnego pożytku, tak? Osierocisz dzieci, owdowisz żonę. Prawda? Przerąbana, nie? Myślisz, że się nimi zajmą? Gówno prawda. Zawsze obiecują, nigdy tego nie robią. No jak wrócisz ranny, jak wrócisz ranny, to będziesz ciężarem do końca życia. Nawet jeśli będziesz ranny tylko na psychice. Tak to niestety działa. Nie pozwólmy, żeby Polska znalazła się w stanie wojny. Nie pozwólmy, żeby niczym fatażkowi afrykańscy ktoś nas, Polaków, przymusowo brał do, wo do wojska, do armii. Dlaczego zwraca się uwagę na PDF-ów? Wiadomo, kim są PDF-owie w kościele. A w innych zawodach, w mniejszościach seksualnych i tak dalej nie, mimo że procent jest znacznie większy. A to jest bardzo dobre pytanie. Ech. Ano dlatego, że jest nagonka na Kościół katolicki. Kościół katolicki jest znienawidzony przez elity świata zachodu i jest gnojony. I łatka PDF-a, tak zbiorowo przypisana praktycznie każdemu, kto nosi sutannę jest elementem walki z Kościołem katolickim. Jednocześnie w imię, imię poprawności politycznej nie pozwala się zauważać, że w niektórych grupach społecznych odsetek PDF-ów jest dużo większy niż średni dla populacji, a w niektórych to w ogóle nie wolno powiedzieć, że PDF-y występują. No to pokazuje, jaki mamy porąbany świat, tak? A tyle. Czy Andrzej Duda mógłby podać się do dymisji przed końcem kadencji i wystartować legalnie w następnych wyborach prezydenckich? Mo, pan Andrzej Duda oczywiście może się podać legalnie do, do dymisji. Nikt go nie będzie zmuszał do bycia prezydentem Polski. E, natomiast nawet gdyby się podał do dymisji, to już nie może startować w kolejnych wyborach. Natomiast nie miejmy złudzeń, pan prezydent Duda się nie poda do dymisji. Jakie pan prezydent ma kwalifikacje? No, z grubsza żadne, nie? No tutaj wiadomo, hajs się zgadza, przywileje się zgadzają, no Stanowski z Mazurkiem przyjdą zrobić z nim wywiad, jako pierwszy wywiad na jeszcze nieistniejącym kanale, tak? Można się polansić, jest fajnie, jest miło, sympatycznie, tak? Zawsze można sobie zrobić orędzie, hajs się zgadza do tego jeszcze ubiorą ciebie za publiczne pieniądze, przecież o, masz mieszkanko, no kurde, no, żyjesz sobie jak król, tak? Nie zrezygnuję z tego, nie ma, nie ma szans. Ja bym tak po cichu liczył, że może pan prezydent Duda zrezygnuje na przykład z upokarzania Polski, na przykład dając jakieś tam ordery ludziom, którzy pluli w twarz Polsce i Polakom, no to, to już by wystarczyło, to już by było dużo, ale sądzę, że pan prezydent na odchodne jeszcze tam zrobi wiele strasznych głupot. Jak myślisz dlaczego? Jak myślisz, czy nauka języków obcych ma jeszcze sens, skoro obecnie nawet ze zwykłym telefonem się dogadamy w, z każdym na świecie? To zależy. Jeżeli język jest ci potrzebny tak Typowo komunikacyjnie, typu, że wiesz też z kimś tam sobie popisać lub tak pogadać, to nie. W chwili obecnej te autotranslatory działają fantastycznie, one będą jeszcze bardziej rozwijane. Natomiast jeśli chcesz na przykład żyć w jakimś kraju, poznać jego kulturę i tak dalej, i móc swobodnie się komunikować, nie musieć sięgać po technologię, to oczywiście ma to jeszcze sens. Która z osób poznanych dzięki kanałowi prezentacje wydaje Ci się najciekawsza i dlaczego? Nie odpowiem na to pytanie. Jest wiele osób, które poznałem dzięki wideoprezentacjom, które są bardzo ciekawe, których bym się w ogóle nie spodziewał, że kiedykolwiek tak wspaniałe osobistości uda mi się poznać i nie chcę tutaj nikogo... Nie powiem tylko jednej osoby, bo do tych osób jest bardzo dużo. No, drodzy Państwo, nie, nie chcę podawać nawet, nawet przykładów i szczegółów, ale wiecie, jedna z fajniejszych rzeczy, jak prowadzisz kanał na YouTube, jest to, że osoby, które podziwiasz, na przykład, bo jest na przykład fantastycznym satyrykiem, albo jasnowidzem, albo sportowcem, albo pisarzem albo aktorem i które znałeś od... Znaczy jakby znałeś ich twórczości od dłuższego czasu. Na przykład dzwonisz do nich, poprosić o wywiad, oni ci powie, ja, ja, cię, ja pana znam, ja pana oglądam. Albo na przykład gdzieś tam spotykacie się na wakacjach i, i się okazuje, że ty oglądasz jego, on ogląda ciebie. I to, jest, to, to jest najfajniejsze. W z takich takich osób... Jest naprawdę bardzo, bardzo duży. To jest, to jest fajne, to jest naprawdę fajne, ale nie podam jednej osoby, bo bym skrzywdził kilkadziesiąt osób. Jak myślisz, czy państwo powinno finansować sport, filmy i sztukę, czy takie rzeczy nie powinny same na siebie zarabiać? Oczywiście, że takie filmy same powinny na siebie, takie rzeczy same powinny na siebie zarabiać. Finansowanie przez państwo sportu, filmu, sztuki i innych tego typu rzeczy jest destrukcyjne i szkodzi tym rzeczom. Drodzy Państwo, jak jeszcze byłem młody, pracowałem przy programie telewizyjnym. No właśnie, przy programie telewizyjnym dla TVP. I nasz producent mawiał coś takiego, że są dwa rodzaje produkcji. Produkcja, na której zarabia się na produkcji, i produkcja, na której zarabia się na wyprodukowaniu. Produkcja, której zarabia się na wyprodukowaniu, to była taka produkcja, którą musiała na siebie zarobić. Po prostu. Nikt za nią nie płacił. Ona musiała być dobra. Trzeba było się starać, bo tylko jeśli się spodobała ludziom, to była kasa. Natomiast produkcja, na której zarabia się na produkowaniu, to jest taka produkcja, na którą kasa jest z góry zaplanowana. I tam nie trzeba było się w żaden sposób starać. Tam można było odstawić dowolnego gniota, bo kasa i tak była z góry zaplanowana, i tak. I tak była, i czy ktoś to obejrzał, czy nikt tego nie obejrzał, nie miało żadnego znaczenia. Tak samo, drodzy Państwo, jest w filmie. Jeżeli kasa na produkcję filmową z góry jest założona z jakiegoś tam Instytutu, który zabrał tą kasę, tym których ludzie chcą oglądać, na przykład Youtuberom, no to po co oni się mają starać robić dobry film? Tam nikt może nie pójść na to do kina, oni już zarobili, oni już force dostali z góry. Sport. Po co sportowiec ma się starać, zdobywać medale, w związku z tym nosić sukcesy, a więc być atrakcyjnym dla sportowców, żeby zarobić, skoro on i tak z góry dostaje hajsy tylko za to, że ma status sportowca. I tak samo jest ze sztuką, że wszystkim. Tam, gdzie sport, filmy, sztuka są komercyjne, tam one, drodzy państwo, są na najwyższym możliwym poziomie. Jaka jest najlepsza liga koszykówki? NBA, która jest skomercjalizowana jak cholera. Jaka jest najlepsza liga futbolu amerykańskiego? No, oczywiście, jest to liga amerykańska, też, też najlepsza, skomercjalizowana jak cholera. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie musisz dać siebie wszystko, tam masz motywację, tam jest dobrze. Tam, gdzie nie masz żadnej motywacji, bo. Czy będziesz dobry, czy będziesz mierny, to i tak będzie kasa. No to będziesz mierny, bo człowiek jest z definicji leniwy. E, witam. Który kierunek biznesu będzie miał się najlepiej w bliskim czasie? Pozdrawiam, Robert Nowicki. Też pozdrawiam, panie Robercie. Panie Robercie, jest takie pytanie. Jaka, jaki typ urody będzie najbardziej ceniony w najbliższym czasie przez płeć, przez płeć przeciwną? To zależy jaką płeć przeciwną. To zależy, co pan rozumiesz przez ceniony i do czego. Co to znaczy, że biznes będzie miał się dobrze? Że na przykład nie będzie konkurencji w tym biznesie? Że będą duże dochody? Że będą perspektywy rozwoju? To jest bardzo niostre pytanie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. I ta już jest taka bardziej, bardziej poważna. To, drodzy państwo, żyjemy w świecie, który coraz bardziej przypomina gospodarkę komunistyczną, ręcznie sterowaną. To, jaki biznes będzie miał się dobrze, bardzo mocno zależy od, e, od naszych polityków, od tego, co oni wykombinują. Przykład. No, w chwili obecnej bardzo dużo produkuje się broni, więc wydawałoby się, że huty stali będą się miały bardzo dobrze, tak? Ale przy tych o Opłatach za emisję dwutlenku węgla, to raczej pewnie się poza. Po, e, um, um, że pewnie będzie się zwijał. No chyba, że na przykład zrezygnują z ETS-u dla, um, dla hut stali i te no, się będą fantastycznie rozwijać. Zakładając, że supermoce istniałoby naprawdę, to jak według Ciebie wyglądałby świat tak jak w Marvel, DC czy tak jak w The Boys? Zdecydowanie tak jak w The Boys. Zdecydowanie tak jak, jak w The Boys, drodzy Państwo. Niestety. Dlaczego Amerykanie, którzy istnieją stosunkowo krótko, mają tak mocną świadomość narodową? Dlaczego w innych państwach tak nie jest? No dlatego, że w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno dba się od najmłodszych lat każdego młodego człowieka, żeby właśnie ten patriotyzm, świadomość narodową pobudzać, prawda? Tam ten, te flaga, sztandar i inne tego typu rzeczy. Natomiast u nas w Europie, a zwłaszcza niestety w Polsce, Patriotyzm jest wyszydzany, obrażany, tak? Patriota to nazista, faszysta, w najlepszym, okreś w najlepszym yy, wypadku jakiś tam nacjonalista, co też jest bardzo naszym yy, w naszym świecie yy, określeniem, albo, albo frajer. No bo wszyscy inni robią biznesy, dbają o swoje, a on, on, on to tylko i wyłącznie o, yy, o swoje myśli, tak? Niestety w takim świecie żyjemy. <laughs> Jak sądzisz, ile przedsiębiorstw może upaść, kiedy na Ukrainie uspokoi się i zaczną przejmować polskie interesy? Duży odsetek, dwucyfrowy. Jest szansa na to, że w najbliższym czasie cena złota spadnie, jeśli zakończy się wojna na Ukrainie. Drodzy Państwo, jak masz pytanie sformułowane, jest szansa, no to zawsze odpowiedź jest tak, no bo szansa zawsze istnieje. Natomiast gdyby pytanie było, czy według mnie istnieje duże prawdopodobieństwo, odpowiedziałbym, że nie. Ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, że obecna cena kruszcu rośnie od, od dłuższego czasu, już po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie. Jakby konflikt na Ukrainie w cenie kruszcu został skonsumowany w lutym, marcu, no góra kwietniu 2022. Potem ludzie już się tam z tą wojną oswoili i cena kruszcu spadła. A teraz rośnie z zupełnie innych powodów. Teraz rośnie z takiego powodu, że będzie dedolary dedolaryzacja. Waluty świata zachodu będą no, mam takie wrażenie bardzo mocno dołować. I ludzie chcący przechować swój kapitał, nie wiedząc w jakiej walucie się go utrzymywać, bo w zasadzie każda waluta może paść, no bardzo mocno stawiają na złoto. I to jest, jedyny, to jest jeden, z ważniejszych, jeden z ważniejszych powodów, dla których to złoto idzie w górę. Drugi powód to jest taki, że kraje BRICS. Skupują duże ilości tego złota, bo potrzebują to jako podstawę do swojej waluty, która ma być, jak to oni powiedzieli, częściowo oparta na złocie. Dla mnie, sama idea częściowego oparcia na złocie, to jest, dziw... znaczy częściowego parytetu złota, jest dziwna, bo albo parytet złota masz całkowity, albo nie, ma go, nie masz go wcale. No ale oni będą go rozumieć w ten sposób, że ileś procent ich waluty będzie miało pokrycie w złocie i to według nich wystarczy. Takie trochę dziwne, ale, ale tak to będą robić, i zobaczycie, że to, że to przejdzie, że się tak wyrażę. Ech. Także, jakby się nawet teraz miał skończyć ten konflikt, to wydaje mi się, że i tak by złoto z tego powodu nie spadło. Tak jest moje, wydaje mi się. Czy klient musi mieć odliczone pieniądze za zakupy? Czy ma, czy ma prawo gumę za 50 groszy zapłacić 500 zł? To jest bardzo dobre pytanie i teraz się zaskoczę. Sklep ma prawo nie mieć tobie nie mieć tobie. Jak wydać? Sklep nie ma obowiązku mieć drobnych na wydanie tobie. Więc o ile ty nie masz obowiązku posiadania odliczonej kwoty, oczywiście, że nie masz takiego obowiązku. Natomiast sklep może ci powiedzieć, że sorry, no jak nie masz odliczonej kwoty, no to ja niestety nie będę miał wydać. I wtedy decydujesz, czy robisz większe zakupy, czy odstępujesz od zakupu, to no to tak jest, drodzy Państwo. Co tam mam jeszcze dalej? Czy PO jest już gorsze niż PiS? Nie, jeszcze nie jest PO gorsze niż PiS, ale rozkręca się, bardzo mocno się rozplęca. Niektórzy chcą likwidacji ZUS, a co z tymi, co 30 lat płacili składki? Nikt ich nie pytał, czy chcą płacić na emeryturę. To jest bardzo dobre pytanie, które pokazuje, jak wielkimi populistami są konfiarze, bo to konfiarze chcą likwidacji ZUS-u. Drodzy Państwo, załóżmy, że likwidujemy ZUS, nie? Powiedzmy, że likwidujemy ZUS. Nie ma ZUS-u. W związku z tym mamy całą masę emerytów, którzy albo umrą z głodu, albo damy im pieniądze. No, zakładam, że nie zgodzimy się, żeby umarli z głodu, więc im damy pieniądze. No to damy im pieniądze skąd? No, z, z budżetu państwa im damy, więc wyjdzie na jedno. Dalej. Potem mamy ludzi, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. No to im też trzeba będzie dawać pieniądze z budżetu. Prawda? No prawda. Więc to nic nie zmieni. I tak by... Natomiast tym, którzy już wpłacili pieniądze do tego ZUS-u, a są jeszcze bardzo młodzi, trzeba by te pieniądze oddać i to z odsetkami. Moim skromnym zdaniem, e, moim skromnym zdaniem jakby rozwiązaniem odnośnie ZUS-u jest dobrowolny ZUS. Całkowicie dobrowolny. Chcesz, oszczędzasz, masz emeryturę. Nie masz, nie chcesz, to nie oszczędzasz i nie masz. I to i tak już by się wiązało z gigantycznymi nakładami finansowymi, no bo młodzi ludzie by pewnie nie chcieli oszczędzać w zusie, więc nie byłoby pieniędzy dla tych, mm, dla tych, którzy już tyle pieniędzy w tym systemie by nie było, więc trzeba by było dokładać z budżetu, ale to przynajmniej byłoby jakieś takie bardziej sprawiedliwe, nie? Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.